Szymon Wrzesień. Dzień dobry, Szymon. Cześć Tomek, miło Cię widzieć. Druga nasza rozmowa. No tak, ostatnio puściłeś jakąś plotkę medialną, że mam walczyć z Pudzianem. Ja Ci mówiłem, że jeszcze papier nie podpisany, jeszcze może się różnie wydarzyć, no i zobacz. No. Prezes przysiągł Pudzian mi na... Pudzian skurzył. No. Nie. Prezes przysiągł mi na Matkę Boską Częstochowską, Panie świeci nad jej duszą, że jest już wszystko dograne. A sprawdziłeś, czy on wierzący w ogóle? Zakładam, że tak, no gdzieś tam przynajmniej jak wiadomo, wszyscy Polacy wierzą. Okej, wierzymy w jedno, w drugie. Już prezes nic nie obiecuje. Dobra, teraz tak, czemu walka bokserska i czy bardzo Ci to pasuje, czy po prostu padła propozycja, kolejne wyzwanie? Jak w ogóle podchodzisz do tej sprawy? Słuchaj, zgłoszenie wysłałem sam. Wiesz, wszyscy widzieliśmy to ogłoszenie. Hej, influencerzy, czy macie tam jaja wystąpić na gali Knockout Promotion, nie? Jak to zobaczyłem, po prostu wysłałem CV, a parę dni później odbieram nieznany numer i propozycja walki, nie? Mówię, wow, nie? Coś niesamowitego. Zastanawiałem się dokładnie 7 sekund, i to sprawiło, że jestem tutaj, będę walczył na jednej gali obok zawodników, którymi naprawdę bardzo mocno kibicuję, bo ja jestem bardzo dużym pasjonatem pięściarstwa. No, w zasadzie każdy gdzieś tam interesował się walkami, powiedzmy, i Polaków wcześniej i tak dalej. To można powiedzieć, że mamy wychowane pod kątem pięściarstwa całe społeczeństwo, ale ja się zapytam, ja myślałem bardziej, że Ty dostałeś propozycję poprzez to, że walczyłeś z Marcinem Najmanem, że gdzieś tutaj Marcin uczestniczy w tym projekcie. O tym, że Marcin będzie uczestniczył, właśnie prowadził konferencję, to dowiedziałem się o tym dzisiaj, nie? Tak? Widząc tę karteczkę, nie miałem pojęcia. No, oczywiście, jak tylko została tutaj już potwierdzona moja walka na KBN-ie, to zadzwoniłem do Marcina mu o tym powiedzieć, ponieważ miesiąc później walczę w walce wieczoru na jego gali MMA VIP z Królem Syntolu, tak. Tak, więc chciałem się upewnić, czy nie ma nic przeciwko. Marcin bardzo w porządku podchodzi do tego, uważa, że to jest moja dodatkowa promocja, jest to także dodatkowa szansa na to, żeby się pokazać. No nie wszyscy do tego tak łaskawie podchodzą. No są prezesi, którym nie pasuje to, że ich zawodnicy chcą wystąpić także w innych federacjach. Kogo masz na myśli? No, myślę, znanego nam wspólnego prezesa? Możemy się domyśleć, nie? Ja także tę postawę oczywiście rozumiem, no ale ja sobie najbardziej cenię taką wolność, niezależność i no nie chcę mieć żadnego kagańca ani smyczy, żeby walczyć dwa razy w roku za frytki. Chcę, jeżeli się pojawiają takie propozycje jak tutaj, no nie wiem, no... Faktycznie ogłoszenie... w pięściarstwie są większe pieniądze niż w MMA? Porównywalne, ale no mówię, to przede wszystkim ja nie jestem jeszcze na takim poziomie, żeby tutaj walczyć za pieniądze, nie? Raczej za zwrot kosztów, dlatego to tak wszystkim trzeba uzmysłowić, no czym są tutaj takie walki na naszym poziomie, nie? Myślę, że o duże pieniądze, no to walczy tutaj o Szpilka Różański. Tak długo trwały różnego rodzaju negocjacje, przekładanie walk, bo myślę, że tam jednym z najtrudniejszych rzeczy do dogadania były właśnie kwestie finansowe. Jeżeli ja dostaję telefon od pana Andrzeja Wasilewskiego, to najpierw mówię tak, a potem się pytam... Za ile? Za ile, nie? No tak to wygląda. Dla mnie jest to przygoda i możliwość pokazania się. I myślę, że jeżeli dobrze będę się pokazywał, dobrze będę się prezentował, to myślę, że pieniądze przyjdą z czasem. Nie? Tak to jest w życiu, jest, że jeżeli się właśnie na tym w 100% nie będziemy koncentrować, tylko koncentrować na dobrze wykonanej robocie,
to także pieniądze do nas przyjdą. Tak, ale no nie ma co ukrywać, że i przygotowania kosztują, przejazdy, wyjazdy różnego rodzaju, sparring partnerzy, trenerzy też kosztują, bo przecież nikt nie będzie sobie rozbijał rąk za darmo, tak? Nawet chociażby tarczując czy ucząc, tak? No, wiem, dlatego inwestuję w to swoje własne pieniądze. Ostatnio nawet, na zdrowie Mateusz. Okej, trochę wybiło mnie to. Kichnięcie stulecia. Pytałeś o moje przygotowania, tak. I o koszty, tak? No, mówię, ostatnio nawet byłem zmuszony sprzedać swoją taksówkę, żeby mieć pieniądze na przygotowania, bo żeby się przygotować do takiej gali, to bardzo ciężko jest to pogodzić z pracą na etacie. No, praktycznie jest to niemożliwe. Jeżeli chciałbym trenować tak jak teraz, dwa razy dziennie i przy okazji odpowiednio się odżywiać, wypoczywać pomiędzy treningami, żeby nie nabawić się na kontuzji, no to tam już nie ma czasu na jazdę 8, 10, 12 godzin w taksówce, nie? Zgodzę się, że to jest obciążające i połączenie pracy z treningami jest ciężkie. I w jakiej formie jesteś teraz? Bo widzę, szczupło nadal wyglądasz i chyba nawet szczuplej niż ostatnio Cię widziałem. No dokładnie, tak, jeżeli będziemy się tak widywać tak średnio raz na dwa miesiące, no to myślę, że będziesz mnie widział w coraz lepszej formie, bo no ja w treningu jestem cały czas od ostatnich 2 lat, nie? I to, że sport może zmieniać życie, to akurat w moim przypadku nie jest czcze gadanie, tylko rzeczywiście ja jestem najlepszym przykładem, że kurczę, jeżeli się czegoś bardzo chce i konsekwentnie to robi, to efekty przychodzą. Twoje zwycięstwo nad Marcinem Najmanem już gdzieś tam, jakby to powiedzieć, kibice Cię z tego rozpoznają oczywiście. Też wypominają Marcinowi, że przegrał z taksówkarzem, to też jest takie uszczypliwe trochę. Ale Ty jak w ogóle odczuwasz? Popularność poszła troszeczkę Twoja, więcej ludzi Cię rozpoznaje, bardziej powiedzmy dostajesz propozycje? Tak, propozycji. Zainteresowania po tej walce było bardzo dużo. Tak myślę, że jestem w kontakcie teraz ze wszystkimi organizacjami oprócz Fame MMA, które po tej walce właśnie z Marcinem Najmanem nawiązały ze mną kontakt. Czemu Fame MMA nie chce? Czy jesteś popularnym zawodnikiem? Byłeś tam już? Były jakieś rozmowy, telefony? Nie było żadnego kontaktu. Czemu nie chcę? No trudno mi powiedzieć. No to rozumiem, że nie ma problemu, żebyś zawalczył, no tak? Nie, no ja jestem gotowy na wszelkie wyzwania. No, jeżeli dostałbym taką propozycję, bardzo chętnie bym zawalczył. A czemu takowa nie wypłynęła, no to naprawdę trzeba się spytać organizatorów. Ja tylko mogę się domyślać, że możliwe, że nie jestem jeszcze zbyt medialną oraz kontrowersyjną osobą, która robi na tych, wokół tych walk te przysłowiowe dymy, nie? No, u mnie jest zawsze kulturka, szacunek do przeciwnika, czasami może jakieś żartobliwe, uszczypliwe uwagi, komentarze, ale to wszystko, nie? Czy to by się sprzedało Fame MMA? No trudno mi powiedzieć, no. Ale uważam także, że robię inną, bardzo, bardzo dobrą robotę, ponieważ przy każdej swojej walce promuję jakąś fajną akcję charytatywną. Podczas mojej walki na Fame MMA także pomagałem fundacji Marcina Różalskiego. Podczas ostatniej walki u Marcina Najmana pomagaliśmy Markowi Piotrowskiemu. Teraz też przy tej walce będę promował akcję charytatywną. Jeżeli pozwolisz, to od razu ją zareklamuję. Proszę bardzo. Każda osoba, która wykupi dostęp do gali Knockout Boxing Night z mojego reflinka, to ja złotówę przekażę na fundację zoodoptuj.pl. Jest to fundacja, która pomaga zwierzątkom, więc jeżeli chcecie obejrzeć galę Szpilka Różański oraz walkę Fit Dzik Złotówa,
wykupcie dostęp z mojego reflinka. Podobno jest to jedyny reflink, który gwarantuje to, że transmisja nie będzie się zacinać. Okej, okay, a jeszcze zapytam się o Fidżika. Pokazał się dobrze, pokazał, że dobrze walczy. Mówiliście oczywiście o tym na konferencji prasowej, ale też kibice by chcieli usłyszeć gdzieś może osobiście od ciebie, jak potoczy się ta walka, jak w ogóle go oceniasz? Myślę, że może się potoczyć bardzo podobnie jak walka z Marcinem Najmanem. Będzie pomiędzy nami bardzo duża różnica wagowa. Podczas konferencji powiedziałem, że ja nie mam z tym problemów. Możemy walczyć w kategorii open, czyli Fidżik może ważyć tyle, ile chce. Dzisiaj mi powiedział, że waży 134 kilo. Myślę, że tego nawet po nim dobrze nie widać. No, nie wyglądał na tyle. Tak. No, ale to mnie zszokowało. No, ja ważę około 90, więc różnica pomiędzy nami będzie bardzo duża. No, ale nie mam z tym problemów. Jestem w stanie zgodzić się na tę kategorię open, jeżeli ta walka będzie na dłuższym dystansie. Tak, żebym ja także miał jakieś korzyści po swojej stronie, bo niewątpliwie moim... Trzeba zamęczyć rywala. Moim atutem będzie wytrzymałość, tak? Dlatego tutaj bardzo duża prośba do organizatorów, aby z 3 rund po 3 minuty wydłużyć to na 6 rund po 3 minuty, ponieważ myślę, że po 3 to... Ja dopiero się rozkręcę i naprawdę fajne KBN show damy dopiero od 3 rundy. Ciekawe zdanie. Kiedyś słyszałem bardzo podobne, ale w zupełnie innych ustach i okolicznościach i nie chcę go cytować. Ale okej, 3 rundy myślę, że to będzie jakiś pokaz waszych umiejętności. Natomiast 6 rund myślę, że to mogłoby być za dużo dla was, ale zobaczymy. Być może nie będzie to jedyny pojedynek bokserski, może jeszcze stoczycie w przyszłości jakiś. No wiesz co, ja przygotowuję się do zawodowych walk MMA na dystansie 3 razy 5 minut, tak? Czyli do 15-minutowej walki na najwyższym poziomie. Z królem Syntolu. No na przykład, tak. Tam mamy zakontraktowaną 3 razy 5 minut z minutowymi przerwami, bo mi bardzo zależy, że show showem, ale chcę także się rozwijać pod kątem sportowym i chciałbym, aby moje walki były oficjalnie w zawodowym rekordzie. I żeby to było, to muszą zostać spełnione warunki walki zawodowej. Walki zawodowej, nie? Czyli no na przykład tutaj, jeżeli będą 1,5-minutowe przerwy, nawet pomiędzy regulaminowymi 3 minutami, no to już to nie może być walka zawodowa. Dlatego no, ja bardzo chcę stoczyć zawodową walkę na zawodowej gali. Króla Syntolu pokonasz? Jak najbardziej. Nie lekceważę przeciwnika, ale jestem pewny siebie. Wiem, jakie mam atuty. Także znam atuty mojego przeciwnika i myślę, że nie będą one dla mnie zagrożeniem. To co, dziękuję bardzo za wywiad. Szymon, życzę powodzenia w walce bokserskiej. Dobrej walki wam przede wszystkim, żeby to nie było tak jak dzisiaj tutaj. Niektórzy powątpiewali, że może to będzie dobra walka. No i przede wszystkim zobaczę cię w MMA, no bo to jest docelowy punkt dla ciebie i też chętnie zobaczę ciebie z królem Syntolu. Tomek, obiecuję to tobie oraz twoim widzom, że to naprawdę będzie fajna walka i fajne show. Dlatego pozdrawiam was serdecznie i dziękuję, Tomek, za wywiad. Dzięki. Szymon Taksi, Złotowa. Dziękuję bardzo. Wrześ. Cześć.